chciałbym zaprezentować zalety firmy Dynamic Bites. Biała czekolada z kokosem, której użyjemy podczas dzisiejszego treningu na kanale żerańskim. W związku z tym, że ostatnie informacje, które doszły do mnie, mówią, że w kanale pojawiły się fajne leszcze, więc moja decyzja padła na tą właśnie zanętę. Uważam, że znakomicie ona pasuje, smakuje leszczom, ogólnie dużym rybom, nie tylko karpiom. Ma bardzo przyjemny, słodki zapach białej czekolady z taką nutą kokosu. I to dzisiaj chciałbym podać rybom. No, liczę, że na pewno ona się sprawdzi. A przy okazji chciałbym pokazać, jak ja ją mieszam, domaczam, no i w gruncie rzeczy podaję rybom. Mi się wydaje, że jak rozrobimy około kilograma, to nam w zupełności starczy. Zanęta, sypka, granulacja nie jest wcale taka drobna, posiada grubsze, drobniejsze frakcje. Tak jak tutaj, może tego na filmie nie widać, posiada wiórki kokosowe, które podbijają zanętę, powiedzmy wabiąc rybę, tak? Na pewno mają za zadanie wabić rybki. Do tej mieszanki dodam troszeczkę mączki z orzecha tygrysiego. Ogólnie wydaje mi się, że duże ryby lubią treściwe jedzenie, taki orzech na pewno wzbogaci kaloryczność naszej mieszanki. Także troszeczkę a jednocześnie ma bardzo miły, przyjemny zapach. Oczywiście niedużo, nie możemy z tym przesadzić. To będzie naszą bazą zanętową. Może pokażę jeszcze zanęta oraz dodatek typowo karpiowy, ale wierzę, że i leszczom on posmakuje. W końcu jesteśmy na treningu. Warto sprawdzać różne kombinacje, składy zanęt, a nuż one przyniosą pożądany efekt. Więc to, co wsypaliśmy do wiadra, razem mieszamy. Możemy użyć jednego z dwóch dodatkowych, powiedzmy, atraktorów. Mamy kokos oraz typowy atraktor leszczowy brasem, przy czym pozwolę sobie troszeczkę dolać tego atraktoru do zanęty. On jest bardzo słodki, więc na pewno nie wpłynie negatywnie na całość zanęty. Oczywiście atraktor musimy wcześniej rozpuścić w wodzie, więc tym samym wlewamy troszeczkę płynu do jakiegoś pojemnika, dolewamy wody . Zamieszamy. Co nam to daje? Daje nam to, że ten atraktor został rozpuszczony w wodzie i namaczając tą wodą, mam pewność, że każda cząstka zanęty będzie nasączona właśnie tym likwidem. Oczywiście wodę lejemy małymi porcjami. Mieszamy. Staramy się tak mieszać, żeby nie robić grudek. Też i tak w fazie końcowej zanętę przetrzemy przez sito. Będzie wtedy jednolita, pozbawiona właśnie jakichkolwiek grudeczek.
Może ktoś zada pytanie, że ta zanęta jest jasna i będzie odstraszała ryby. Tak, jest ona jasna, ale użyję do tego gliny, znaczy gliny, ziemi, czarnej ziemi, żebyśmy ją przyciemnili, czyli naturalny barwnik do zanęty. Ona uzyska taki ciemny kolor, nie będzie to ani czarna mieszanka, ani jasna, taka bardzo neutralna i uważam, że się znakomicie komponowała z naszym dnem. Mamy, otrzymaliśmy pożądaną konsystencję, znakomicie się formują kule. O, super. W tej chwili przytrzemy tą zanętę i odstawimy ją na jakiś czas, żeby zanęta dobrze wchłonęła wodę. Ona się praktycznie nam powinna wysuszyć. I przed samym, powiedzmy, użyciem, zmieszaniem z glinami dolejemy jeszcze troszeczkę wody, domoczymy zanętę, wymieszamy i będzie gotowa do użycia. O, tak jak wspomniałem, powstają podczas mieszania grudy. Czyli mamy pewne frakcje, gdzie jest więcej wody, mniej wody. Żebyśmy teraz uzyskali jednolitą, równomiernie nawilżoną masę, przepuścimy zanętę przez sito. Czyli o, widzimy, jaki jest stan aktualny. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda zanęta przed przetarciem. I jak wygląda zanęta po przetarciu? Wydaje mi się, że różnica jest widoczna gołym okiem. O, i tutaj fajnie widzimy, uwidaczniają nam się właśnie wiórki kokosowe. Nie tylko dzieci lubią tego typu przysmaki, ryby również chętnie je zjadają.